Suwalscy policjanci zatrzymali małżeństwo podejrzane o oszustwo. W sklepie położonym w centrum miasta 36-latek i jego o 10 lat starsza żona nabijali ceny w kasie samoobsługowej, zaniżając faktyczną wartość produktów. Oboje usłyszeli już zarzuty. Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie oszustwa na szkodę jednej z placówek handlowych w centrum miasta. Pracownik sklepu zauważył, że klienci sklepu. Kobieta i mężczyzna w trakcie zakupów zaznaczali na kasie samoobsługowej tańsze produkty, a faktycznie wybierali droższe. Okazało się, że podczas zakupów trzykrotnie oszukiwali, kupując warzywa i słodycze. Wszystko zostało zarejestrowane na kamerach monitoringu. Stosując taki podstępny zabieg, małżeństwo zaoszczędziło 34 zł. Poinformował Oficer prasowy suwalskiej komendy policji. Mimo że cena produktów nie była wysoka, małżeństwo zamieszkałe na terenie powiatu Sejneńskiego odpowie za oszustwo, ponieważ w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali w błąd pracowników sklepu co do rzeczywistej ceny towaru. 36-latek i 46-latka. Zarzuty usłyszeli kilka dni temu, niebawem sprawa trafi do sądu, który wymierze im karę. Jaką trudno przewidzieć, ale według kodeksu karnego za czyn, którego się dopuścili, grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności.